Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Smotor, kanał gamingowi pasjonaci i zapraszam bardzo serdecznie na 10 odcinek serii OMSI 2. W związku z tym, że to jest 10 odcinek, wpadłem na pomysł, żeby to był taki odcinek specjalny. Mianowicie dzisiaj zmienimy środek lokomocji, nie pojedziemy sobie autobusem, tylko pojedziemy sobie tramwajem. Mianowicie dzisiaj przejedziemy sobie Tatrą K4D na zupełnie nowej mapie, która wyszła kilka dni temu, na mapie Kolczewo. I jest to mapa fikcyjna, miasto bardzo wzoruje się na realnym Szczecinie. Mamy tutaj jedną linię tramwajową, linię numer 15, która jedzie właśnie z miejscowości Koranowo-Osiedlowa na dworzec z PKP. Także tą sobie Tatrą dzisiaj przejedziemy. Mamy tutaj malowania z Kolczewa, oryginalne. Tak oto ten tramwaj prezentuje się w środku. No i moi drodzy, za chwilę będziemy wpuszczać pasażerów. Ja trochę mam ten tramwaj spolszczony, bo zostało dołączone spolszczenie, także żeby nie przedłużać, otwieramy drzwi i wpuszczamy pasażerów. Przejedziemy sobie z Koranowo-Osiedlowa na dworzec PKP i z powrotem. O, tutaj widzicie starego Konstana. No i żeby nie przedłużać, tylko sobie ustawię, żeby później było widać, że pasażerowie wsiadają. No i rozpoczynamy wędrówkę tramwajową. Widzę, że rozkład nam nie czyta przystanków, co jest trochę lipą. Następny przystanek. Wiejska. Dlaczego teraz mi ścięło? Dobra, to wyłączymy sobie po prostu informację pasażerską. Nie wiem, czy tutaj te zapowiedzi przystanku wchodzą z automatu, czy trzeba je będzie ręcznie przerzucać. Za chwilę się przekonamy. Następny przystanek. Kaputniki. Oj, ale cię zapomniałem. Tutaj muszę uważać po prostu z tym trochę. Trochę na styk zahamowałem. Niestety przystanków nam nie zalicza niestety. Nie wiem dlaczego. Od czego to zależy. Tramwaj się prezentuje ładnie. Tata ogólnie się prezentuje ładnie. Natomiast bardzo mi ciekawi, ile będziemy czekać na zmianę sygnału. Dobra, mamy zielone światło. Także nie rozpędzajmy się tutaj tak za bardzo. Ale tutaj, okej, światło od razu się zmieniło. Powiem szczerze, nie czuję się dobrym motorniczym, nie mam wprawy, gdzie jeździ tramwajem.
Oczywiście liniami autobusowymi też sobie w przyszłości na tej mapie pojeździmy, także to nie stanowi żadnego problemu. Jednak bardzo mnie interesuje właśnie mnie interesuje ta linia tramwajowa. Mapa nie powinna być jakoś szczególnie mocna, więc powinna też na słabszych komputerach pójść. Ale naprawdę tutaj czuć klimat. Powiem wam szczerze, ta mapa zaczyna mi się po prostu podobać pod względem właśnie tramwajów. No, ale nie klinujcie się tam, tylko wchodźcie do tego tramwaju. Kobieta ale nie mówcie, że się no powiem szczerze, nieźle. Nieźle to wygląda. Jakiś błąd się chyba zrobił. Teraz nie będę w stanie chyba nawet drzwi zamknąć przez tą kobietę. Dobra, no jedziemy dalej, no. Widzę, że się jakiś błąd po prostu pojawił. Okej. Okay. Następny przystanek. Kaputniki. Dużo takich skrętów. Ja też mam wyłączoną symulację bezpłatności głowy, dlatego że w tramwajach, jak to jest włączone, ta opcja, to później pojawia nam się taki problem, że ta głowa wychodzi poza tramwaj i nie jest to komfortowe. To jest później bardzo takie złe. No i żeby jeździć tramwajami, trzeba mieć wersję OMSI 2.032 czy 2.2032. Ale linki do mapy, informacje o tym, jaką trzeba mieć wersję OMSI, żeby na tej mapie jeździć, to będziecie mieli oczywiście w opisie do filmu. A zapowiedzi na razie działają bezbłędnie, także tutaj nie ma problemu. Te ręczne przełączanie, przynajmniej będziemy wiedzieć, ile przystanków ma ta trasa. Następny przystanek. Technologiczna. No, trochę nas tu światła będą trzymać. To nie ulega wątpliwości, ale naprawdę mapa jest malownicza. Ta trasa tramwajowa zapowiada się ciekawie. No, według opisu mapy, jak czytałem, no, trasa tramwajowa liczy sobie 24 minuty w jedną stronę. Więc
jest to taka optymalna opcja jeżdżenia. No i mam nadzieję, że ta mapa, że ta trasa będzie taka w miarę do jeżdżenia, że będzie fajna i że będzie możliwość sobie powrotu od czasu na tą mapę, żeby poczuć po prostu smak, klimat tego, jak się jeździ tramwajami. Mamy autobus. No i będziemy mieli miankę. Tatra na miance minie się z Constellant 4N. Powiem szczerze, w następnym odcinku, raczej nie mówię, że konkretnie w następnym, ale w następnym odcinku z tej mapy, gdy znowu będziemy jeździć tramwajami, to sobie pojedziemy właśnie tym Constellantem, żeby zobaczyć, jak się jedzie. Zobaczymy, czy to też... No co jest z tymi pasażerami? No naprawdę, nie chcą tutaj wchodzić i... Trochę mnie dziwi ta sytuacja. Czym ona może być spowodowana? Że to tak pasażerowie się klinują. No nie chcą wejść. No trudno. No trudno. Nie wiem, czy bo pasażerowie nie chcą wchodzić. A poprawki mam wszystkie wgrane. Następny przystanek. Zajezdnia Golcze. A naprawdę podoba mi się ten klimat. Malowniczo tutaj jest, naprawdę. Bardzo malowniczo i przyjemnie się jedzie naprawdę tym tramwajem, nie? Czy takiego trzęsienia, że kołysze tym tramwajem, czy cokolwiek. Tylko po prostu da się tutaj fajnie jeździć. Teraz było takie trochę trzęsienie. Jeszcze trochę mamy do tego przystanku. Dobrze, że tutaj są informacje. Mniej więcej wiemy, kiedy hamować. No właśnie, i teraz będzie się pytanie, jak to zwrotnica będzie ustawiona, żeby się zaraz nie okazało, że na zajezdnię wjedziemy. Nagle. A teraz zrodzi się pytanie. Ale dobra. To się powinna sama ustawić, takie jest moje zdanie, ale... No właśnie.
Skąd ja mam wiedzieć, jak drostnicę prawidłowo ustawić? Żeby się nagle nie okazało, że pojadę w złym kierunku. Dobra, zrobimy komputerowo, że ok, przemienił zwrotnicę. A, i zmienił na przystanek techniczny, no świetnie. Następny przystanek. Goleniowska osiedla. Dobra, mam nadzieję, że widzę Ibis zaczął działać. To nie! Oj. Dlaczego ta zwrotnica skręciła? Tragedia. Dlaczego to nagle skręciło? Czyli wydaje mi się, że była dobrze ustawiona. Ta zwrotnica. Cholera jasna. Dobra. Zobaczmy teraz. No nie wierzę, no jedziemy przez teren zajezdni. Nie wierzę. No dobra, no przejedziemy przez teren zajezdni, zobaczymy, czy zawrócimy na trasę, czy nie. No trochę tutaj zaszalejemy. Ja po prostu chcę wjechać na dany tor. Zobaczmy. No nie. Co tu się dzieje z tymi zwrotnicami? Ale powiem wam szczerze, powinien być jakiś poradnik do tych zwrotnic, jak je stawiać i tak dalej, bo no to się robi uciążliwe trochę. Człowiek chce przejechać trasę i nie ma problem. Ale dobra, wróciłem na trasę, także jest ok. Mam nadzieję, że tutaj jest dobry ten przystanek teraz. Nie mamy informacji o zajezdni. No dobra, no a my na pewno na zajezdni nie jesteśmy, bo mamy jechać na osiedle. Dobra, no to jedziemy. No trochę na raty pojechaliśmy. Powiem szczerze, pierwszy raz jadę na tej mapie, na tej linii, także musicie mi takie coś wybaczyć. Czyli po prostu najlepiej nie zmieniać zwrotnic. Wydaje mi się, że one tutaj domyślnie są ustawione. No nie wierzę, no.
Kolejna zwrotnica do poprawki. Powiem szczerze, cudownie. Takie jeżdżenie po prostu to czasem metodą prób i błędów. Więc sami widzicie, że jeżdżenie tramwajem nie jest wcale takie komfortowe. Ale dojechałem na wskazany przystanek. Udało się. No i widzę, znowu mi się ludzie buntują. Coś to nie do końca chce trybić. Z tymi ludźmi. Następny przystanek. Warmińska. I będzie stłuczka, no. Wymuszają pierwszeństwo po prostu. Wymuszają pierwszeństwo. Ale ten maluch bardzo fajnie wygląda. No więc, jaki pierwszy wniosek się nasuwa, że praca motorniczego w OMSI to jest bardzo trudna praca. To jest pierwszy wniosek, który się nasuwa. To jest pierwszy taki wniosek, który się właśnie nasuwa pod tym względem. Niewiele widzę, naprawdę. Nie zobaczymy, czy oni wejdą w ogóle. Raz wchodzą, raz nie wchodzą, więc z tym była różnie. Następny przystanek. Warmińska, Weltwind. Ale mapa jest urokliwa. A trasa tramwajowa ciekawa, nawet pomimo tego, że że trzeba zmieniać zwrotnicę, więc trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym. No to zewnętrzna kamera, nie wiem czemu mi się tak wcina. Ej, znowu nie wchodzą. Naprawdę nie wiem, co to są za bugi z tym związane.
ponieważ ruszyć nie umiem. Wszystko wygląda na taką metodę prób i błędów. No, jedziemy. Następny przystanek. Centralna. No więc jeszcze nie dojechaliśmy do pętli. Cały czas jedziemy. Kierunkowskaz miałem włączony. Dobra, zobaczymy, czy będzie widać, jak wsiadają. Tam widać. No i ruszamy. Na kolejny przystanek. Następny przystanek. Plac Wolności. Powiem się, że na tym placu mogą być znowu zwrotnice do zmiany. No i na to wygląda. Dobrze powiedziałem. To może być zwrotnica do zmiany. Wykrakałem. No i teraz nie wiem. Powiem szczerze, nie znam się na tym. Ale na szczęście wszystko teraz ustawiłem w porządku. Ale ciągle muszę ustawiać belkę, nie? Ciągle to muszę poprawiać. No powiem szczerze, nie jest to komfortowe. No i muszę operować kamerami. Żeby cokolwiek tutaj było widać. Zobaczymy, czy dojedziemy. No co jest? Trochę długo startuje ta tarza. Następny przystanek. Dworzec PKP. Możliwość przesiadki na pociągi regionalne i dalekobieżne. No i dojechaliśmy. Na chwilę dojedziemy.
na pętlę, zmienimy kierunek i pojedziemy sobie w pętlę powrotną. Ale zanim to nastąpi, widzę, że będziemy mieli na pewno zmianę zwrotnicy za chwilę. Więc lekko też nie będzie. Nie będą wysiadać. I za chwilę sobie zobaczę, czy tramwaj będę miał całkowicie pusty. Tak, mam pusty tramwaj. Muszę poczekać. Aż się drzwi zamkną. Okej, mamy pętlę na dworcu, no i pojedziemy sobie w drugim kierunku. Oczywiście wiąże się to tradycyjnie ze zmianą zwrotnicy. I wyłączeniem opcji CPU. Chciałbym wiedzieć, jak to się ręcznie po prostu robi. To się kiedyś dowiem. Może kiedyś metodą prób i błędów. I moi drodzy, jedziemy. W drugą stronę. Mamy zmienione nazwy. Jedziemy na Koranowo osiedlową, ale widzę, że znowu ludzie mi się tu strasznie buntują. Nie chcą wejść. No, powiem szczerze, to się zaczyna robić trochę irytujące. Na wszystkich przystankach oni nie chcą wchodzić. Plac Wolności. Udało się wyhamować, ale musiałem bardzo gwałtownie wyhamować. Bardzo gwałtownie. No i możemy ruszać. Mam takie wrażenie, że trochę ta mapa zaczyna, przynajmniej u mnie na PC-cie, tak trochę za mocno klatkować. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może też tym, że przede wszystkim tym, że mam program do nagrywania włączony i to też może wpływać na poziom. No, powiem szczerze, na pierwszy rzut oka
to ta mapa nie wygląda na mocną mapę. No ale... Ja tutaj też zmieniam kamery, widoki, tak, też może mieć wpływ na to, że... To kratkuje. I zobaczymy, czy będą wchodzić pasażerowie wszyscy. O dziwo tak. O dziwo wchodzą. Nie ja też się boję o tą zwrotnicę. Choć mam schemat namalowany, powiem szczerze, nie bardzo go rozumiem. Sporo. Jej, no nie wierzę, była dobrze ustawiona. Mówiłem nieraz. Jestem ciekawy, czy teraz się przestawi z powrotem. Może być tak, że się nie przestawi i ja będę miał kapencję teraz. No jedź do przodu. No nie wierzę, nie wierzę. No wierzyć mi się nie chce. Że będziemy błądzić teraz po tej mapie. Nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo w którym kierunku. Ajajaj. No świetnie, świetnie. No pojedziemy poza mapę. Moi drodzy, tragedia. To jest po prostu tragedia. To co ja tu widzę. No jesteśmy na jakichś obrzeżach mapy. I się nie udaje. No nie mam pytań, nie mam pytań. Dobra, moi drodzy, tutaj w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek z przygód w Golczewie. No przepraszam, że tak to wyszło. Nie? Ja tej mapy nie przetestowałem. Mogę powiedzieć, że testowałem ją na live'ie. Nie kumam działania tych zwrotnic i tak dalej. Nie umiem tego ręcznie zmieniać, żeby wszystko było ok. Także kawałek mapy sobie przejechaliśmy. Jeżeli chodzi o Golczewo i
na pytanie, czy UNSI 2 nadaje się jako symulator tramwajowy, macie odpowiedź. Moja odpowiedź brzmi nie, nie nadaje się. Totalnie się nie nadaje, bo jeżeli popełnicie błąd ze zwrotnicami, bo komputerowo można je przestawić na dany kierunek, to nie można ich już przywrócić. I to później powoduje, że mylimy się na trasie, błądzimy. Tory czasami pokazują, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy później poza mapą i tak to właśnie wygląda, że no, zamiast przyjemności z jazdy mamy problemy, mamy zdenerwowanie i no, jeżeli ktoś, tak jak ja, nie wiem, nagle po pracy, o, widzi, jest nowa mapa, o, jest linia tramwajowa, no to sobie przejedziemy i nagle ktoś stwierdzi, a pokażemy to na YouTubie, zaprezentujemy tą mapę, no to może być rozczarowany tym, jak OMSI, które nie jest dostosowane do jazdy tramwajami, przedstawia jazdę tramwajową. I potem dochodzi coś takiego, że zamiast zrobić pełny kurs od punktu A do punktu B i z punktu B do punktu A, no, robi ledwie kurs z punktu A do punktu B, no i nagle z punktu B do punktu A się całkowicie traci i później wychodzi są właśnie takie wsiadki, że jesteśmy na jakimś miejscu, które lewituje z niebem. Na pewno tramwaj jest ładny, widzieliście, że ta linia tramwajowa na tej mapie jest fajnie zrobiona. Są jakieś znaczniki związane z zwrotnicami, ale tutaj mam anotację do wszystkich twórców map tramwajowych. Zróbcie jakieś helpery, jakąś lepszą pomoc, albo zróbcie tą linię tramwajową tak, żeby te zwrotnice cały czas były ustawione do kierunku jazdy, albo po prostu w pliku readme, gdzie piszecie opis mapy, poradniki i tak dalej, po prostu pokażcie, gdzie trzeba klikać, albo jak to zrobić, żeby te zwrotnice z poziomu kabiny motorniczego dało się zmieniać, żeby później nie było takiej sytuacji, że nagle się pomylimy, bo powiem szczerze, lepiej kawałek skręcić źle, cofnąć się na wsteczną, ustawić tą zwrotnicę jeszcze raz, oczywiście metodą prób i błędów i pojechać w danym kierunku, niż popełnić całkowity błąd. Także, no niestety, było trochę mojego narzekania z tej strony, ale te narzekanie też wynikało po pierwsze z tego, że popełniałem błędy, że coś tam się zmieniło, że nie wiedziałem co, gdzie i jak. I to jest taki pierwszy powód tego narzekania. No i drugi powód narzekania. Ja też jestem po pracy, nagrywam ten materiał no, w godzinach dość późnych. I też inni domownicy śpią, dlatego ten mój głos też może być taki słyszalny jakby od niechcenia przy tym materiale, ale no, zrobiłem go, bo chciałem pokazać ten materiał. No i trochę żałuję, że ten materiał zakończył się stopą, no ale człowiek uczy się całe życie, człowiek uczy się na błędach, także ja się też nauczyłem na błędach. 10 odcinek miał być odcinkiem specjalnym, który miał właśnie pokazać, jak prezentują się tramwaje i przynajmniej doszłem do jednego wniosku, że w następnych odcinkach będziemy po prostu skupiać się na autobusach, na mapach typowo pod autobusy, na linie autobusowe, bo przynajmniej na autobusach nie ma takich błędów jak na tramwaje. Także jeżeli macie pytanie, jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy UNSI 2 nadaje się jako symulator tramwajowy, nie. Poszukajcie innych symulatorów tramwajowych. Od tego jest Adventures Tram Simulator, ATS, czyli taki pierwszy polski odpowiednik symulatora tramwajowego. Jeździmy tam Konstalem 105NA i innymi tramwajami. Powiem szczerze, jeżeli czas mi pozwoli, wolny czas,
to zrobię materiał właśnie z tego symulatora, żebyście się mogli z nim zapoznać, jak on wygląda. No i później to już są serie związane z Train Simulator. Tam są mody, dodatki, także można pokombinować i można sobie też trochę na miastą tramwaje pojeździć. Natomiast OMC odradzam jako symulator tramwajowy. Dobra, moi drodzy, nie będę już tutaj przedłużał, bo to tak nic ciekawego, jeżeli chodzi o widoki, nie ma. Także ja was bardzo przepraszam, że to się zakończyło taką stopą ten materiał, ale to też nie była do końca moja wina. No popełniłem błąd, nie znam się na zwrotnicach, nie jestem motorniczym fachowym, jestem tylko i wyłącznie graczem, który lubi symulacje i no, tramwaje też da ze pewnym jakimś tam zamiłowaniem. Okej, więc z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę ten materiał pod względem przejazdu tramwajem, jak i sam tramwaj, się wam podobał. No, natomiast błędy, no kto ich nie popełnia, tak? Ja się tego nie wstydzę i nie boję się tego pokazać na materiale, że popełniłem jakiś błąd. No trudno. W następnym odcinku na pewno takiego błędu już nie popełnię. Okej, więc z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Piona.